Na Międzynarodowych Dniach Kraśnika odbyło się szereg imprez kulturowych oraz sportowych. Święto Miasta to bardzo dobry pomysł do spotkań i wspólnej zabawy. W tym roku spotkaliśmy się w dwóch miejscach – w Kraśnickim Amfiteatrze oraz na Placu Festynowym przy Centrum Kultury i Promocji. W tym roku Międzynarodowe Dni Kraśnika przypadły w dniach 21-22 sierpnia. Wśród wielu zaplanowanych atrakcji znalazły się koncerty i wydarzenia artystyczne, sportowe oraz kulinarne. Najbardziej atrakcyjny jest oczywiście występ Dody, bo to wybrali sami mieszkańcy, że akurat artystka wystąpi tutaj u nas, ale jest tyle atrakcji, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Sportowcy nie tylko mogą zagrać w siatkówkę, ale są nowe dyscypliny sportu, są skoki rowerowe, jest dyskorolka, są atrakcje dla dzieci, są zespoły z Polski, z Ukrainy, jest zespół rockowy Laocze, no powiedziałbym dużo atrakcji, ale tak moim ukrytym faworytem to po prostu jest pewna zupa, którą o 19.30 w sobotę będę rozlewał, gdzie zawsze wszystkich zapraszam serdecznie. Zawsze jestem ciekaw po prostu reakcji ludzi, jak im to smakuje. Mam nadzieję, że w tym roku będzie co najmniej tak samo jak w latach ubiegłych. Przez dwa dni w Kraśniku było można zobaczyć artystów nie tylko z Kraśnika, ale też z całego kraju i zagranicznych miast partnerskich. Już drugi rok realizujemy wspólny taki duży program Centrum Polsko-Ukraińskiej Współpracy. Dużo tam różnych etapów, dużo takich szczegółów jak wymiany, przyjazdy tutaj delegacji samorządu lokalnego, kulturalnych, mediów, konferencji i miło mi też, że planujemy też dalsze ambitne plany, żeby taka współpraca trwała jeszcze na przyszłość. W tym roku już zrealizowaliśmy konferencje dwie, mamy jeszcze przed sobą forum ekonomiczny. No i miło, że oczywiście w Dniu Kraśnika przyjechali zespoły z Ukrainy, bo mamy osередку w całej Ukrainie w tym projekcie, 14 osередków. No i tutaj występują taki tancowalny i wokalny ansamble. Barwne występy za wschodniej granicy poderwały do wspólnej zabawy publiczność zgromadzoną przy scenie Centrum Kultury i Promocji. W sobotę kraśniczanie bawili się przy dźwiękach ludowych melodii oraz rockowych rytmach. Wzorem lat ubiegłych można było również skosztować przysmaku w kuchni ukraińskiej i węgierskiej. Odbyło się także wspólne gotowanie wielkiego żurku podawanego przez burmistrza Piotra Czubińskiego oraz kuratora oświaty Krzysztofa Babisza. Ja myślę, że jest tak smaczna zupa i wystarczy dla wszystkich, że będą ci, którzy naprawdę spróbują, będą to pamiętać i będą wspominać Dni Kraśnika do następnego. I tu trzeba podziękować panu burmistrzowi za to, że organizuje te Dni Kraśnika, na które przychodzi coraz więcej kraśnicza. Na Małych Kraśniczan również czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z Wesołego Miasteczka, mini toru przeszkód, malowania twarzy czy zobaczyć pokaz baniek mydlanych. Niewątpliwą gwiazdą sobotnich Dni Kraśnika była grupa Laocze. Podczas niedzielnej imprezy na scenie bocznej przy amfiteatrze wystąpiły zespoły Jack Neef, The Q wykonujące utwory rockowe. Odbyły się także liczne konkursy zorganizowane przez Radio Lublin. Na nowo odnowionej scenie amfiteatru wystąpił jako pierwszy młodzieżowy zespół Sparks. Jednak każdy czekał na występ kontrowersyjnej gwiazdy Dody. Artystka wystąpiła w dość skąpych strojach i zaśpiewała swoje największe hity, m.in. Katarzys czy Znak Pokoju. Publiczność szalała, nie odbyło się bez bisów. Koncert był zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dni Kraśnika.